Witam wszystkich w szóstym odcinku prezentacji naszego Builda. Musimy się udać teraz po nagrodę do aktu pierwszego za otwarcie przejścia. Jak widać, tu wszyscy chodzą w tych białych koszulach, czyli tabula rasa. Przeważnie tak się leveluje. O, tu następny. Także czujemy się jak w jakimś psychiatryku. Ale tak jest. I tak jak wspomniałem, za 20 chaosów można ją kupić albo wydropić. Ewentualnie też czasami można ją kupić za 5 chaosów u mastera Zana się nazywa. Sporadycznie, ale się zdarza. Mi się udało 2 razy tak kupić. Ale trzeba levelować mastera do 8 poziomu. A Zana, najdłużej się ją leveluje, właśnie Zana. To jest master kartografii, czyli mistrzyni od map. Idziemy po tą nagrodę. Czyli pasywny punkt umiejętności. Teraz go sobie dodamy i rozdamy punkty. Czyli tak, tu doszliśmy do tego Ancestral Wonda, że możemy mieć 2 totemy na raz. I teraz musimy dojść do tego soketu na klejnot, czyli do inteligencji. Dojdzie nam tutaj trochę do many i do regeneracji. 213. I następny punkt, jeszcze jeden mamy, właśnie to gniazdo. Dodajemy punkt. I teraz tu możemy włożyć klejnot. Tu mam klejnot, który będzie pasował do naszego buildu. I co on daje? 5% wzrasta attack speed, czyli szybkość do ataku, 5%. 6% do szybkości ataku, jeśli używamy mieczy. Teraz nie używamy miecza, mamy staw, ale docelowo będą miecze, bo po drodze założymy kilka mieczy, zanim dojdziemy do tego docelowego, o którym mówiłem wczoraj, w poprzednim odcinku, ten Oro Sacrifice. Także później to będzie się łączyło, czyli będziemy mieli 11% do attack speedu i jeszcze plus 12% do fire and cold resistance, czyli 12% na odporności od ognia i lodu. I to nam będzie pasowało. Założymy go sobie teraz. Włożymy ten klejnot tutaj. Ładamy. Raz jeszcze moment. Zobaczymy, jak to tutaj. Tak, tu mamy resy, żeby to było widać. W tej chwili mamy fire 0, czyli potrzebujemy obrażenia. Praktycznie jesteśmy goli. Lighting, a tu mamy do cold. Cold 13, czyli tak. Włożymy i nam się wartości podniosą. O 12% fire and e cold resistance i dostaniemy 5% do szybkości ataku. Ta 6 nie będzie na razie działała, czyli tu się zmieni. Jest 0,43, no i DPS. Także wkładamy, zobaczymy. Resistance jest. Już mamy 12% do fire, 25% do cold, bo wcześniej było 13. Także już jesteśmy trochę bardziej odporni. No niewiele, ale jak się jest na Merciless, to już jest bardzo trudno uzyskać 75%. Tu już trzeba mieć przedmioty, klejnoty, bo co stopień trudności, to te resy nam spadają. Co stopień trudności, czyli jak jesteśmy na normalu, później na cruel znowu nam spadną, będziemy musieli nadrabiać.
i na Merciless znowu nam spadną i będziemy musieli zawsze dążyć, żeby mieć tu minimum te 75. Można mieć więcej, 76, nawet 80, ale do tego służą specjalne, unikalne przedmioty. Tak możemy tylko dojść do 75, jeśli chodzi o te elementarne odporności. No i tutaj Attack Speed 0,44 nam się zrobiło 0,42, czyli szybciej, 478 DPS-u. Wyciągnę. Mamy 466 bez niego. 478, czyli znacznie nam poprawił tutaj DPS i szybkość ataku. Zamykamy. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć. Dojdziemy teraz w tym odcinku do trzeciego aktu, a tam są takie potworki, które potrafią nas wykrwawiać. I żebyśmy mieli jakąś obronę przed tym wykrwawianiem, to musimy założyć taką flaszkę. Odporność immunity to bleeding during flask effect, czyli odporność na wykrwawianie w czasie działania tej flaszki. I jeśli już nas zacznie coś wykrwawiać, jakiś potwór nas uderzy, zadał obrażenia, to jeszcze mamy, że możemy zlikwidować to wykrwawianie, jeśli użyjemy tej flaszki. Wykrwawianie jest bardzo ważne w tej grze, bo na wyższych poziomach, jeśli nie mamy flaszki na wykrwawianie, to praktycznie zawsze to się kończy, prawie zawsze detem. Nie zdążymy kliknąć tak, żeby nam życie doszło do pierwotnej postaci, czyli do fulla. Zawsze nam będzie wykrwawiało i będzie to schodziło życie do zera. No i to mamy wtedy dead i niepotrzebne straty, procenty experience naszego doświadczenia. To założymy tą flaszkę. Później trzeba będzie o wyższych wartościach szukać flaszek. Na razie mówię o tym bleedingu, jeszcze jest freezing, ale to później, bo ten bleeding akurat spotkamy w tym trzecim akcie. Dobrze, to punkty mamy rozdane, klejnot założony i idziemy grać. Akt drugi i tu właśnie, gdzie skończyliśmy ostatnio. I tu musimy się dostać na szczyt piramidy, gdzie będzie ostateczny boss tego aktu. Musimy znaleźć wejście do starożytnej piramidy. Lokacja bardzo rozbudowana, ale mamy. Jest, dobrze. Udało się szybko. I tu będzie kilka poziomów schodów. Schodami będziemy się dostawali coraz wyżej, aż dojdziemy do bossa. Te totemy z takimi krążącymi służą do tego, przeciwko nam oczywiście, że oni się stają się nieśmiertelni w tym momencie.
Jeśli nie zniszczymy tego totemu, to po prostu możemy ich tutaj tłuc. Jeszcze już nam tu życie zabierają. Nic się nie dzieje. Życie mają prawie. O, teraz. Totemy zniszczyły ten totem. Moje dwa totemy zniszczyły ten totem. I stali się śmiertelni. Później, jak będziemy grali w końcu na mapach już, to takie będą mody, w których będzie pisało, że lokacja zawiera wiele totemów. O, tu na przykład, że ten totem dodatkowo wrogowie mają zwiększone obrażenia fizyczne. Przeciwko oczywiście nam to wszystko. Także totemy trzeba likwidować. Jak najszybciej. Szukamy tych schodów do góry. Wszelkie orby zbieramy zawsze. Następni totemowcy, a dopóki nie zniszczymy tego totemu, oni będą nieśmiertelni. Dobrze. Szukamy, już są schody na górę. A ten totem daje im szybszy atak. Na wyższych poziomach, na mapach, te totemy potrafią naprawdę nam trochę przeszkadzać. Już nam życie ładnie schodzi. Dobrze. Za totemy też są punkty doświadczenia, jeśli je zniszczymy. I też totemy wchodzą jako... doliczają się jako ilość potworów na danej mapie, jeśli... Bo teraz tu nie pisze, ile pozostało potworów na tej mapie, ale można sobie zrobić coś takiego. Teraz pokażę. Ktoś nie wie oczywiście. Wpisujemy tak. Taki slash i wpisujemy. Czyli ile pozostało po angielsku? Remaining. Enter. I pisze, że więcej niż 50 potworów. Ponad 50 potworów tu pozostało jeszcze na tej lokacji, gdzie jesteśmy. Jeśli będziemy grali na końcowych mapach, czyli mapy będziemy wkładali do urządzenia, do map, to nie będziemy musieli wpisywać tego. Wystarczy tab i będzie tutaj zawsze pisało, ile ich zostało. Czy 50, czy 40, czy 30. W ten sposób. Idziemy do góry. Orb of Transmutation. Dobrze, podarujemy sobie go. Został, tu jest następny. Już wyżej jesteśmy w piramidzie. Master od armuru. Także początkujący tych masterów muszą robić, koniecznie. Później można dzięki tym masterom craftować przedmioty. Można robić dzienne misje. Można kupić nawet unikalne przedmioty u nich, bo też się pojawiają sporadycznie. No i założymy sobie tą kryjówkę swoją. I tam można tych masterów zaprosić do tej kryjówki. I korzystać z ich dobrodziejstw. Oczywiście, jak zrobimy ich misję. Przez co będziemy mieli, im wyższy poziom będziemy mieli u nich, tym fajniejsze rzeczy będzie można craftować i będziemy mieli, będą się odkrywały nowe możliwości craftingu, czyli ulepszenia przedmiotów, których będziemy używać. Tam już widzę, że jest następne schody wyżej. Już chyba tu po tych będzie ten wóz docelowy aktu drugiego.
Tutaj ten totem służy im, wrogom, że mogą sobie regenerować życie. Także totemów w tej grze jest masa cała. No i my mamy totemy. O, tu jest boss. Musimy go teraz pokonać. Za pomocą tego właśnie przedmiotu, który dostaliśmy od Oaka z questu o trzech bandytach, otwieramy ten Dark Altar i wynurzy nam się boss. Trochę to potrwa. On długo tutaj wychodzi. No i trzeba unikać jego ataków. Przede wszystkim jego pięści. On tak grzmotnie potężnie i wtedy można od razu deta zaliczyć. No nie wiem czy teraz, ale na Merciless na pewno. On już tutaj się wynurza. Będzie strzelał. Lepiej z boczku i tak. Takiej odległości. O, teraz swoich sojuszników. Teraz się znowu wynurzy. O, co niego? Jeszcze tutaj zamraża wokół wszystko, żeby dużo nie zostało. My nie możemy go atakować, bo mamy dwa totemy, jak już mówiłem. Dobrze, padł. Jak już mówiłem, przy dwóch totemach nie możemy używać własnych skilli. Oprócz skoków nic tu nie możemy używać. Totemy robią całą robotę. Także jesteśmy już w akcie trzecim. No i mamy zadanie. Mamy znaleźć Sark Encampment, czyli jakaś miejscowość. Akt trzeci pisze, jesteśmy na początku tu. Tu jest gdzieś to miasto. Idziemy, zobaczymy, co tu się będzie działo. To są właśnie te potworki, co potrafią nam bleeding zadać, czyli wykrwawianie, są szybko. O, tutaj nie mamy, brakuje nam poziomu, żeby, ale mamy niedaleko do 24 i są na szaro. Jeśli brakuje poziomu, to się robią na szaro i się nie levelują. Ale zaraz go zdobędziemy, bo już jesteśmy blisko. Idziemy i zwiedzamy, co tutaj jest. Biedronki są bardzo szybcy ci, co blidują. No i tu mamy zniszczyć strażników i uratować dziewczynę. Dobrze, totemy niech tutaj jest tu. Znowu kapitan straży. Już jest załatwione, dobrze. Zrobił nam się poziom. Od razu mamy tu możliwość podniesienia. O, to jest jak to i tak nie używamy, ale protektora, Ancestor Protector 478 494. No i cóż ta dziewczyna uratowana chce? Mamy znaleźć Tolmana w krematorium, ale najpierw musimy znaleźć tam miejscowość. Wejście do tej miejscowości. Dodamy sobie punkt. I teraz tak. Tu jeszcze raz coś. A, tu jeszcze musimy iść tu. Dobrze. Także teraz musimy się tutaj na dół cofnąć, bo tu do góry nigdzie nie będziemy szli. I do życia. Następna noda to życie. I tak będziemy szli tędy, tędy,
tędy, i tu, i tu, i tu, i tu, aż do góry, i tak, i ten, ale to później. 6% do życia, 838, 872. No i szukamy, szukamy tego wyjścia, ono jest tu. Jakieś dzisiaj lagi są, nie wiem dlaczego. O. Tutaj mam włączone, można klawiszem F1, też jak ktoś nie wie, zobaczyć sobie FPS. Tu mam 160, tak skacze mi, 179, 200 klatek na sekundę. Tutaj można zobaczyć, jaki się ma ping. 41, 36, ale wskakuje mi na 342. Dzisiaj coś się dzieje i to mi się nie podoba. Już różne próbowałem bramki ustawiać, i Paryż, i Frankfurt, i Amsterdam, i wszędzie jest to samo. Co jakiś czas skacze do czystu. Dobrze, ale możemy jeszcze raz F1 i wtedy pokazuje nam tylko ping. Przydatna rzecz, bo wiemy, ile mamy klatek, nie musimy używać jakichś trzecich programów typu Fraps i inne. Wchodzimy, znaleźliśmy. Zobaczymy, co tu dalej. Pamiętamy, że musimy znaleźć tego Tolmana w krematorium. I tutaj tym samym krępent. O, skacze strasznie, coś się dzieje dzisiaj. Tutaj mamy wejście do labiryntu. Ten labirynt, jak zrobimy, trzeba mieć. Nie wiem, czy on tu pokaże, czy od razu mnie tam wpuści, wrzuci. Nie, nie mogę zobaczyć. Od razu będę musiał wejść do niego, ale nie będę wchodził teraz, bo jesteśmy za słabi. Ten labirynt trzeba koniecznie zrobić, żeby dostać nową klasę. Jeśli trochę się podpakujemy, już będziemy mogli założyć World Chiefa Totem, to wtedy wejdziemy tu i zaliczymy labirynt, ale to w innym odcinku. I trzeba mieć 6 takich prób. Tu widać, one świecą. Tu są 3 i tu 3. Mi nie pokaże teraz, bo ja je mam zrobione. Jak kliknę tu, to od razu dostanę się do labiryntu. I one są w poszczególnych lokacjach. I te próby trzeba zaliczyć, żeby się tak zaświeciły na zielono, to wtedy dostaniemy dostęp do tego labiryntu. Także on tu w tej miejscowości się znajduje. I możemy robić labirynt na Normal, Cruel i Merciless. Wtedy będziemy mieli 6 punktów ascendancy i będziemy mogli sobie je przyporządkować. Jak ktoś jeszcze jest dobrze napakowany, może jeszcze sobie Uber labirynt zrobić. Uber labirynt daje nam jeszcze dodatkowe 2, ale Uber labirynt to już na mapach trzeba szukać prób. Jak się znajdzie takie próby, to ja pokażę, co się dostanie szybko. Gdzieś tu w mapach mam je. Tak, jak się zrobi taką próbę na mapach, na poziomie już, jak się ma tam, nie wiem, 70, 70, 80, od tak już się zaczyna, jeśli mapę jakąś wykonamy, to czasami na mapach różnych, losowo to się dzieje, są następne próby i jeśli się zrobi te próby, to dostaje się takie, o takie, nie wiem, amulety, jak to nazwać, o takie przedmioty, które upoważniają nas. Laboratorium już, czy w laboratorium, Eternal Laboratorium, w urządzeniu do wstawiania map albo w kryjówce naszej, wkładamy to i przenosimy się wtedy do Uber labiryntu. To jest dużo trudniejszy labirynt i trzeba być trochę napakowanym, żeby go przejść, bo pułapek tam co nie miara i końcowa walka z bossem to praktycznie tylko pułapki. Jeszcze raz rzuca do tych pułapek. Tutaj nic się nie dzieje. Dobrze.
You are a welcome sight, daughter of Namakanu. Keep your tread carefully, Ensign. Czyli co, mamy iść według questu. No tak, uratowaliśmy Clarisse, ale jeszcze potrzebujemy znaleźć Tolmana w krematorium. Do krematorium musimy iść na piechotę. Tędy. Żaden checkpoint tutaj jeszcze nie jest uruchomiony. Waypoint. Do slumsów. I tu musimy to krematorium znaleźć. Jesteśmy w slumsach. Tu już wielkie matki biedronek wysyłają te małe biedronki. Później będziemy musieli się tutaj dostać do tych kanałów. To dobrze je tu zapamiętać sobie, one są na mapie zaznaczone. A jak mi tu ładnie zżerają życie, już jest coraz trudniej. Musimy znaleźć to krematorium. Tu też wszystko losowe zawsze. Chyba tu już będzie. Tak, jest krematorium. Waypoint. Tutaj rządzi ogień. One zaatakują ogniem zawsze. Dobrze, tutaj boss. Zobaczymy, co się stało z tym Tolmanem całym, o którym mówiła ta dziewczyna. Coś mamy. Tak. Tu. Nic dobrego tu się z nim nie stało. Dobrze. Uciekła nam. Tolman zabity i tylko został amulet na szyjnik po nim. Czyli przykra wiadomość dla jego dziewczyny. Od razu idziemy do miasta. Pewnie będzie zrozpaczona, że kochany nie żyje. Clarisse. Tak, płacze. No i cóż, i dała nam klucze do kanałów. See you. I walked halfway across this forsaken country. Tu mamy znaleźć królową, ale to później wszystko. Aha, mamy znaleźć takie trzy statuetki w tych kanałach.
Tu dostajemy nagrodę. Anger. Właśnie. Ten Anger będzie bardzo przydatny, ponieważ Anger nam dodaje od 12 do 21 dodatkowych obrażeń od ognia przy atakach. Ta druga pozycja to dotyczy czarów, a my atakujemy. To jest aura. Jeśli ją założymy, to zarezerwuje nam 50% many. Założymy ją, będziemy silniejsi. To jest aura, mam ją tutaj. Jak idziemy od razu do krematorium. Nie, źle zrobiłem. Po co? Po co do krematorium? Do waypointu, do krematorium, do waypointu krematorium. Byśmy musieli się wracać. O, i jesteśmy od razu w slumsach i tam właśnie dostaliśmy te klucze do tych kanałów. Wracamy do tych kanałów i teraz Anger włączymy. Pisze, że rezerwuje 50% many, ale dla nas ta aura jest bardzo ważna. W tej chwili nie będzie jakiegoś tu wzrostu DPS-u, bo nie mamy jeszcze tego miecza, który właśnie bije ogniem. Ale coś tam się nam zwiększy. W każdym bądź razie będzie nam się levelował ten gem. Włączamy go. 50% zarezerwowało many, także mamy mniej. Ale mamy 570 już DPS-u. A bez? Wyłączamy. Mamy 494, także różnica jest znaczna. Co prawda kosztuje nas to połowę many, no ale tak jest. Dobrze, mamy większy teraz DPS jeszcze. Tu jest taki boss. I teraz wracamy. To nie tędy, tu. Tędy przyszliśmy. Po co tu się błąkać? Już totemy jak w ukropie się wyrabiają, widać to. Szybkość jest. Te biedronki będą się pojawiały dopóki nie zabijemy ich tej matki. Ona je wysyła. Czy na mapie widać już te podziemia? Podziemia. Kanały to są. To są kanały. Są zaznaczone. I wchodzimy. Jeszcze tutaj załatwimy. Ładnie wskoczył nam Orb of Scoring. Im dalej jesteśmy w grze, tym ciekawsze przedmioty wypadają. Na wyższych poziomach trudności jeszcze ciekawsze. Wchodzimy. I musimy znaleźć te trzy. Tu już jak widać. Te trzy statuetki takie. Haganowi je oddać. On nam da za to jakąś nagrodę. Rzucają nas kwasem. Szybko zmierzamy. Tu będzie chyba wyjście tak do następnego, ale na razie nie. Musimy tu znaleźć. Znowu nie mamy poziomu.
Na małe ekspa robimy, bo się spieszymy. Bo 25 level wymagają te, ale to już za chwilę. Tutaj one są ukryte, jest tutaj, o, tu i tu, będą bronić tego. Musimy tutaj wybić to wszystko. No. Jeszcze jakiś boss tu podszedł. I tu mamy, znasz? I jest, statuetka Hektora. Jedna. Jeszcze dwie. Dodajemy do Lipslam, do Mele Splash. Stonehammer zbieramy. I idziemy tam właśnie. Do tej lokacji. Żeby znaleźć tą drugą, kolejną statuetkę. Trzecia znajduje się w Marketplace, w podziemiach, znaczy kanałach. Tu jeszcze musimy... Są niebezpieczni wrogowie. Tu mamy zablokowane przejście. To już dalszej fabule, teraz nie będę o tym mówił. W każdym razie to jest zablokowane. Szukamy tej drugiej statuetki, to później wszystko się wyjaśni. Ten waypoint jest kluczowy tu. Musimy znaleźć tą statuetkę, drugą. Oczywiście to jest opcjonalne wszystko, ale... Jak mówiłem w pierwszym odcinku, warto robić opcjonalne questy, bo są ciekawe nagrody czasami. Dobry, to jest gem, ale nie będziemy brali. Tu już atakują nas elektrycznością. Doskakują do nas, o! Jakiś boss. O, jak mi zwalił od razu 2/3 życia. No to jest normal. Co będzie dalej? Tu mamy do dystryktu Warhorse, Warehouse. Przejście, ale my szukamy tej statuetki ciągle. Drugiej. Wszystko jak zwykle losowo. Gdzieś tutaj. Przydzielimy sobie punkt pasywny. Czyli tak dalej, tu życie i mamy 8% do maksymalnej ilości życia i 20% do strężu. Ta druga pozycja nas nie interesuje teraz. Czyli tak, 20% do strężu to i DPS dojdzie, 564 i do życia 8%, 890, 953 już trochę się zrobiło i 592 DPS-u. Jest, jest druga statuetka, też chroniona przez magiczne istoty. O, tak. Dobrze, totemy tutaj się spisują, jest ich tu pełno. Doświadczenie nam jest potrzebne. Mamy następną. Chyba pisane po łacinie. No i do tego
dystryktu musimy się dostać. Tam już widzieliśmy, że jest. Tutaj chyba tędy, tak. Także dwie mamy i jeszcze potrzebujemy trzecią. Żeby zdobyć trzecią, musimy się dostać do Marketplace. Tą lokację musimy przejść i do tego Marketplace się dostać. Tu są setki ich już. Lokacja zagmatwana, masa, tutaj tu już jest w ogóle, że mamy te totemy, no, pilnują właśnie tej kapliczki, te wykrwawiają nas, ale mamy za tą flaszkę, która eliminuje to wykrwawienie. Musimy znaleźć po prostu przejście do Marketplace. Tu omijamy. Tu jak widzimy, roi się ich, a to dopiero normal. Na dalszych stopniach trudności to tutaj jest normalnie masakra. Dobrze, mamy poziom następny. Tu coś nam brakuje, chyba dexterity, tak. Nie możemy nic zrobić. Mówiłem, że z tym dexterity to nie będzie proste. W poprzednim odcinku, ale sobie dodamy do tego. Tu Elemental Focus 595 i tyle zostało. Procent dodał i nie doliczył za bardzo. Marketplace gdzieś tu właśnie jest ukryty. Zawsze inaczej. Nie jest to proste znaleźć tą lokację. Właśnie w tym Marketplace są następne kanały. Żeby znaleźć tą trzecią statuetkę. Tu już nam nie dają odsapnąć. Atakują bez przerwy. O. Ale totemy mają swój power, bo od jednego ciosu padają. Tu gdzieś chyba... Gdzieś tu, no jeszcze nie tu, Marketplace, zaraz tu. Muszę zobaczyć, co tutaj jest. Tak, jest, dobrze. Znaleźliśmy szczęśliwie szybko, bo lokacja jest bardzo rozbudowana. Pierwsze co robi, tu są te kanały, ale nie wchodzimy do nich jeszcze. Najpierw musimy znaleźć tutaj waypoint. Waypoint przeważnie jest niedaleko. Koło takich kamiennych posągów, które ożywają i zaczynają nas atakować. Ona będzie uciekała przed nami, nie ma tu sensu ją gonić.
No tutaj jakoś... O właśnie, tu. Tu jest quest taki. Można to wziąć, ale za niego zawsze się dostaje nieciekawe rzeczy. Szkoda sobie głowy zawracać tym questem. Ktoś chce, to oczywiście może. Ale ja nie będę tego robił. Tu zawsze jest waypoint za tymi kamiennymi posągami, co używają. Ten boss to jest tu twardy. Masz shield. Lightning shield. Szybko załatwia te nasze totemy. Jednym ciosem praktycznie, ale wreszcie uległ. I tu na wprost powinien być waypoint. Jest. Wracamy do miasta. Mamy zaznaczony waypoint. Także zawsze będziemy do tego marketplace wrócić. Oddamy mu... Przepraszam. Tak, oddaliśmy mu dwie i mówi, żeby jeszcze ostatnią, trzecią znaleźć. Sprzedamy, co tutaj mamy, szybko. No trochę żeśmy nazbierali po drodze, także jeszcze jedną musimy mu oddać i wtedy da nam nagrodę. To wszystko w następnym odcinku. Także zapraszam do oglądania i będziemy właśnie szukali trzeciej statuetki. Następnie dalej fabuła nas pociągnie. Jeszcze będziemy musieli znaleźć takie różne fabularne przedmioty, żeby dalsze lokacje zwiedzać. To wszystko. Dziękuję, do usłyszenia.